reprint numer 610, strona 371 ukształtował myśli milionów nasz pastor był bardzo drogi rodzinie Betel miłujący a jednocześnie głowa nad domem wszyscy członkowie rodziny mieli do niego łatwy dostęp ze swoimi rozterkami i kłopotami ciekawym było widzieć jak prawie wszyscy wychodzili po rozmowie z uśmiechem na twarzy jakby wszystkie trudności zostały wyjaśnione. Wydawał się niemal intuicyjnie rozumieć, zawsze okazując współczucie i czułość, nawet gdy sam cierpiał wielki ból. Gdy w 1888 roku przeczytałem jego boski plan wieków, odpowiedział na wszystkie moje pytania, a gdy czytałem dalej, wzrastała miłość i podziw dla niego. Chociaż nigdy go nie spotkałem aż do roku 1905. Moje późniejsze lata bliskiej współpracy z nim były dla mnie stałą inspiracją. Im lepiej go znałem, tym bardziej go kochałem. Był najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem i nigdy nie spodziewałem się, że mu dorównam. Nie ma takiego jak on. On tak bardzo wniknął w nasze życie, że może powstać niebezpieczna myśl że należy szczególnie do rodziny Betel, do nowojorskiej eklezji w Nowym Jorku, a przynajmniej studentów Biblii w Ameryce. Ale on był wyraźnie ponad tym wszystkim. On był miłowany i szanowany przez studentów Biblii i poszukiwaczy prawdy na całym świecie. Był także szanowany i kochany przez pobożnych Żydów w prawie każdej części świata, bardzo pomagając ożywić ich wiarę w obietnice biblijne. Poza tym wszystkim jestem przekonany, że zrobił więcej, aby ukształtować opinię publiczną, zwłaszcza w świecie religijnym, niż wszyscy inni współcześni mu przywódcy religijni. Teraz bardzo niewielu wierzy w doktrynę o wiecznych mękach, a to dzięki jego wysiłkom. Wyprowadził również wiele innych prawd religijnych na światło dzienne.